Jeruzalem. A powiedzieć, proszę Państwa, po pierwsze jestem równolatkiem Jacka Fedorowicza, więc pamiętam takie zamierzchłe czasy. Kiedyś się spierałem na temat wcześniejszego średniowiecza, to się tak mówił u nas, jednym z moich ulubionych historyków mediewistów, Karolem Bączkiem. On się okropnie irytował, że jestem innego zdania niż on. I mówił, no przecież ja po prostu tamte czasy pamiętam. Ode mnie był starszy jakieś dobre 15 albo 20 lat. Ponieważ ja jestem od Państwa starszy na ogół, to mogę zapewnić, że październik 56 roku też pamiętam. Chyba bardziej z autopsji niż Karol Buczek średniowieczny. I dlatego doznaję czasem takich wstrząsów głębokich, szczególnie w naszych czasach, nacechowanych polityką historyczną i takim poczuciem słuszności, czyli jak przeszłość powinna wyglądać. Niedługo będzie wyglądać, więc racji nowej tak jak wyglądać.